nazywam się Tomasz. Dla znajomych, dla ludzi z półświatka. Jestem znany jako B-Boy Gruber. Jestem z Kalisza, z Dobrzeca. Reprezentuję ekipę Arty Crew. Jestem z każdego z tych tytułów niesamowicie dumny. Tańczę b-boying, znany powszechnie jako breakdance. I know my streets, I know my sound. Y'all know my beats, or I get down. I take my steps and leaps and bounds. Nigga, it's hip hop. Yeah, yeah, we started from nothing. A couple MCs beatboxing, the crowd in the lunchroom. Yeah, me and Preem, both names go together like they ain't supposed to be separate, like D and D. I said it before, I rep and wreck his beats at the headquarters. Rest in peace, nigga. Przede wszystkim staram się robić tak, żeby mój styl był jak najbardziej niepowtarzalny, żeby każdy ruch był jak najbardziej unikatowy i żeby jak najciężej było go powtórzyć. Przede wszystkim, no ale nie, no przede wszystkim staram się zachować, oddać w tym jak najbardziej siebie, być jak najbardziej oryginalnym, bo gdyby tak to nie wyglądało, no to mijałoby się to z celem przede wszystkim. So I walked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt estranged, feeling like a mist. So I walked down toward the end of the road, and in the fog, a woman appeared. She said, "Don't you worry, my friend. I'll take care. Take my hand. I'll take it there." Breaking to jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, to jest coś, co ukształtowało całą moją osobowość, cały mój charakter. To jest coś, co mi towarzyszy już od kilku dobrych lat. Także b-boying to jest już nierozerwalna część mojego życia. To jest, ja jestem po części b-boyingiem i b-boying po części jest mną. Muzyka jest bardzo ważnym elementem tego wszystkiego. Muzyka to jest praktycznie coś, co wyznacza każdy mój ruch. No music is the king. Szczególnie właśnie jak zaczynaliśmy, to wyglądało to mniej więcej tak, że tak dalej pod blokiem na kartonach tańczyliśmy, podpatrywaliśmy ruchy, które widzieliśmy na klipach u chłopaków zza oceanu. I tak to wyglądało. Katowaliśmy od rana do wieczora na podwórku różne jakieś figury i tak dalej. Tak to na początku wyglądało. I rip rock and gravel when I time travel. My rhymes blood shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by dreams filled with schemes. With a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose. I'm in the zone. To jest w tym najważniejsze, żeby pokonywać siebie i myślę, że to sprawia w całym tym tańcu i w całej w ogóle tej zajawie najwięcej radości. To jest najważniejsze w pasji. We'll be right back.
shuffle. Gotta play both sides and let it ride on the Kansas City shuffle. Now the table's turned, the lessons learned. You gotta earn yourself some trouble. Revenge like me, never swing. You got yourself a long ride. Dużo osób wymięka, dużo osób odpada i zostają najsilniejsi. Najsilniejsi osiągają sukces, najsilniejsi dochodzą na szczyt. Nie pierwszy raz chcę zdobyć świat, wśród wielu dróg znaleźć wreszcie swój świat.